czwartek 29 września odbyła się w uzdrowisku Ustroń konferencja medyczna pod tytułem Kompleksowe leczenie, rehabilitacja oraz edukacja – priorytety nowoczesnej opieki zdrowotnej. Konferencję podzielono na 3 bloki tematyczne. Dyskutowano m.in. na temat priorytetów nowoczesnej opieki zdrowotnej czy współpracy z NFZ i samorządem. Oddzielny panel został poświęcony rozbudowie uzdrowiska Ustroń. Dlatego też do udziału w rozmowach zostali zaproszeni nie tylko wybitni specjaliści z branży medycznej i przedstawiciele władz samorządowych, ale również czołowi przedstawiciele świata architektury. Podczas spotkania po raz pierwszy zostały przedstawione szczegóły tego przedsięwzięcia. Modernizacja w zasadzie i rozbudowa, bo tak na to należy popatrzeć, będzie toczona równolegle na kilku płaszczyznach, które w zasadzie już się dzieją. My ogłosiliśmy ten projekt i deklarację z naszej strony, że teraz nasza kolej, żeby oddać do Ustroniowi w ubiegłym roku. I przez ten rok szereg rzeczy już się zadziało, jeżeli chodzi o elementy związane z modernizacją. I to jest jeden koncept i projekt, który się dzieje, to jest odnowa tego, co mamy, czyli budynku Równicy oraz tak zwanych piramid. Równoległym projektem, który będzie toczony i uruchomi się, w zasadzie już się uruchomił, bo architekci już nad tym pracują, natomiast uruchomi się w sposób fizyczny w przyszłym roku, jest szpital, który stanowi serce w ogóle całego uzdrowiska i tak de facto nieodzowny element, dla którego funkcje, które dzisiaj omawialiśmy na przedstawieniu architektów, w ogóle mają sens i nowe obiekty, które miały kiedyś powstać, nabierają pełnego kształtu. To się dzieje równolegle i zakładamy, że potrwa również 2 lata, natomiast to będzie niezwykle trudne zadanie, ponieważ my się zderzymy z planem medycznym na obiekt, na którym nie mamy się nawet na czym za bardzo wzorować, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, więc jest to powiedzmy pionierskie przetarcie szlaków, gdzie zwłaszcza w kontekst medyczno-operacyjny musimy zaprojektować coś na długie lata, jeżeli chodzi o przebieg przyszłych chorób, na które chcemy działać tak, żeby one w sposób spójny odpowiadały temu, co w trzeciej fazie. A trzecia faza to jest właśnie rozbudowa. Nowe obiekty dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć i to też się będzie działo równolegle, bo jak zresztą widać, ten rok nie zmarnowaliśmy. To się może tak wydawać, że takie bryły koncepcyjne i rzuty, ten czas prac, o których panowie architekci wspominali, czas prac po naszej stronie wcześniej włożony, to było blisko rok czasu od momentu, do którego doszliśmy do punktu, gdzie mamy koncepcję bryłową, a już w przyszłym roku chcemy uruchomić równolegle budowę 2 pierwszych budynków i obiektów. Tak jak wspomniał prezes Wojciech Budzowski, przewidujemy, że powinniśmy do końca dekady zakończyć całość, natomiast małym pozytywnym zaskoczeniem dla nas jest pomysł, który powstał na działkach, którymi również dysponujemy w zakresie dobudowy kilku obiektów, których nie braliśmy pod uwagę pierwotnie, myśląc o tej całej funkcji i rozbudowie. Na pewno je uwzględnimy, bo jak widać, one naprawdę fajnie dokomponowują całą tą harmonię. Modernizacja i rozbudowa uzdrowiska Ustroń to wielowątkowe, logistyczne przedsięwzięcie, które, jak podkreśla prezes zarządu uzdrowiska Ustroń Wojciech Budzowski, będzie realizowane równolegle. Jeżeli chodzi o kwestię modernizacji, myślę, że Państwo dosłownie w przeciągu najbliższych tygodni zobaczą pierwsze kroki już budowlane, które zostają rozpoczęte. Mówię tutaj o modernizacji sanatorium uzdrowiskowego Równica, jeżeli chodzi o elewację zewnętrzną. Prace remontowe w środku praktycznie bez przerwy trwają. Robimy to tylko rotacyjnie ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie wyłączyć powierzchni łóżkowej ze względu na wysokie obłożenie łóżek i ogromną ilość pacjentów, którą obsługujemy codziennie. Także musimy to robić po prostu etapowo, schodkowo, tak jak jest realizowany chociażby remont w budynku Równica. Jeżeli chodzi o nowe nieruchomości, na chwilę obecną wszystkie sprawy formalno-prawno-administracyjne idą zgodnie z planem. Realizujemy je zgodnie z założonym harmonogramem, który przewiduje rozpoczęcie pierwszych budów w przyszłym roku, czyli mówimy o perspektywie roku 2023. No i liczymy na takie budynki około 20 miesięcy czasu realizacji. Docelowo budujemy, czy chcemy wybudować 4 nieruchomości. No ja zakładam o parę lat. Nie chcę mówić ile, czy to będzie 5-6. Mam nadzieję, że pierwsze budynki ujrzą światło dzienne w przeciągu najbliższych 2 lat, 2,5 roku. Projekt rozbudowy uzdrowiska Ustroń przedstawili podczas konferencji i jego autorzy, wybitni polscy architekci Maciej Franta oraz Robert Konieczny. Bardzo kuszący temat, ale oczywiście zadawałem sobie pierwsze pytania. Dlaczego? Po co? Wydawało mi się, że to jest układ skończony, zamknięty i dopiero kiedy ta moja wiedza się zwiększała, to wtedy, tak jak na prezentacji właśnie powiedziałem, że my to wręcz musimy zrobić, tak? Że to jest potrzebne, że to nigdy nie było skończone,
że tych piramid brakuje, tych nie tylko piramid, ale budynków po to, żeby szpital, żeby to centrum rehabilitacji mogło działać w pełni wydajnie, bo działa teraz tylko w 60%, a ludzie czekają w kolejkach, żeby się leczyć, żeby się rehabilitować. Ustrońskie piramidy stanowią do dziś jeden z symboli miasta Ustroń, a zostały zaprojektowane przez Aleksandra Frantę i Henryka Buszkę. Teraz nad koncepcją rozbudowy pochylił się wnuk jednego z twórców architektury uzdrowiska, Maciej Franta. Ikona architektury właściwie, z którą musieliśmy się zmierzyć. Nie było to najłatwiejsze, powiedziałbym, że najtrudniejsze dotychczasowej pracy. Szczególnie, że no jest jeszcze jakiś tam związek emocjonalny, ponieważ to projektował mój dziadek. W związku z tym podwójna presja, bym powiedział, taka intelektualna. Bardzo nam zależało na tym, aż mi w szczególności chyba, ponieważ no jeszcze z uwagi na te wszystkie powiązania, żeby projekt był udaną, trafioną kontynuacją. Projekt rozbudowy uzdrowiska przedstawiony przez architektów Frantę i Koniecznego łączy rozwiązania sprzed kilkudziesięciu lat z nowymi oczekiwaniami. Ja kiedyś myślałem, że to są takie łódeczki, które pływają po tym wielkim Beskidzkim Morzu i tak mi się to zawsze kojarzyło. I to, no, oczywiście mam to w głowie. Dopiero później, kiedy zobaczyłem film o zawodzie, zrozumiałem, że to w ogóle wszystko jest inspirowane górami, drzewami, te poziomy, to wszystko jakby jest jakby z tej przyrody zaczerpniętej, te budynki tak wyszły, ale one tu niesamowicie dobrze są wkomponowane, niewiarygodnie wręcz. Obok tego nie da się przejść obojętnie. Każdy, kto tu się pojawia, kto to widzi, to widzi, że to jest naprawdę niesamowite. No to co zrobić? No to trzeba to pójść jakby za ciosem, po linii, jak powiedział właśnie Maciek, zaczerpnąć z tego i zrobić to fajnie, we współczesny sposób, żeby pasowało. Założenie pierwsze było takie, że przynajmniej nie gorzej, nie popsuć. Jak się uda dobrze, to się już będziemy bardzo cieszyć. Na jakim wy jesteście etapie, jeżeli chodzi o ten projekt? To jest wstępna koncepcja, gdzie mamy jakby całą przestrzeń, powiedziałbym tak, chwyconą. Oczywiście równocześnie pracujemy w środku, na rzutach. Modelujemy przestrzeń, liczymy pewne powierzchnie, które musimy uzyskać. I powiem pani tak, że ci autorzy, którzy tworzyli całe zawodzie, panowie Buszko i Franta, tworzyli to wiele lat. I tak naprawdę nie mam takiego komfortu, pracujemy szybciej, ale każdy czas przeznaczamy na to, żeby o tym myśleć, żeby odkrywać kolejne rzeczy, żeby to po prostu zrobić dobrze. W toku ostatnich kilkudziesięciu lat uzdrowisko po zbudowaniu zaczęło tracić na swojej wadze przestrzennej, to znaczy zostało do niego dobudowywanych wiele różnych mniejszych, niekoniecznie udanych obiektów. To osłabia taką kompozycję architektoniczną. To, co my proponujemy, to jest wprowadzenie nowych, zreinterpretowanych piramid ustrońskich, uwspółcześnionych, wyposażonych w zielone dachy, podciętych, aby nie ingerowały w grunt tak bardzo, jak zabudowa historyczna, to znaczy tam wszędzie, gdzie możemy, to ten bilans przyrodniczy dodatni próbujemy robić. I to jest nasz pierwszy krok. Drugi krok to jest zrobienie trzeciej rodziny budynków, bo budynki mamy w dwóch typach, prostolinijnych i piramid. Nasz trzeci budynek, zainspirowany tak zwanym cokołowcem, który pierwotnie autorzy wymyślili, ale on był bardzo takim prostym założeniem. My je rozwinęliśmy i nadaliśmy temu cechy, gdzie z kąta prostego przeszliśmy w rzucie na kąt ostry, który lepiej się wpasowuje w obecne uwarunkowania krajobrazowe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.